Cześć wszystkim, moi drodzy, jesteśmy w stolicy Republiki Czeskiej, czyli gdzie? No oczywiście, że w pięknej, majestatycznej Pradze. I cóż takiego dzisiaj będziemy sprawdzali? Dzisiaj będziemy sprawdzali najtańsze jedzenie, które możemy skosztować, będąc właśnie tutaj. I wybierając się do innego miasta, no musimy sprawdzić, cóż dana kuchnia nam oferuje. A podobno restauracja za moimi plecami oferuje typowe czeskie jedzenie w hiper niskich cenach. Pomimo, że jesteśmy naprawdę bardzo niedaleko ścisłego centrum. I jak tutaj będzie? Dzisiaj to wszystko. Sprawdzimy. Ciekawi? Zaczynamy. To jest taki jakby taki bar mleczny, nie? Tu się chyba zapisuje. A na pewno musimy wziąć tę tackę. Zaraz będziemy patrzyli co. Każdy musi z was wziąć, bo nie zmieścimy tych dań wszystkich. Jeden na pewno. Taki, powiem wam, czeski bar mleczny. Autentycznie tak to właśnie wygląda. W takim razie zaczynamy. Powiem wam, że miejsce jest bardzo przypominające polskie bary mleczne. Dosłownie mniej więcej tak samo to wygląda. Anturaż też bardzo do tego pasuje, tym bardziej, że sami dostajemy na tackach, przynosimy sobie i jemy. Ceny? Jak na razie nie wiem, ile to kosztowało, w sensie nie zapamiętałem, ale nie wydaje się, żeby było tutaj zbyt drogo. Na sam start mamy czeską zupę fasolową, która jest bardzo gęstą zupą. Przyrządzona jest z takich małych fasolek. Zaraz zobaczymy, jak będzie smakowała. Porcyjka nie jest, myślę, że mała. Zamówiliśmy kilka dań, ale o tym za chwilę. No co, sprawdźmy w takim razie tę zupę. Mega aromatyczna, gęsta. To rzeczywiście tutaj ta smażka poszła ostra. W ogóle Czesi bardzo lubują się w tym, żeby zupy były raczej takie gęste, kleiste. I ta właśnie też jest taka. No zobaczcie sobie sami, jak ona wygląda mniej więcej. Oczywiście postaram się wam to pokazać na przykładzie takiej jednej porcyjki. Widzicie? Zupa, która jest rzeczywiście bardzo gęsta, ma dużo w sobie chyba majeranku. Ciężko jest to zdefiniować, bo dużo tutaj przypraw zostało użytych. Oczywiście sama fasola i oczywiście małe kąseczki dosłownie, marchewki. Ale ogólnie zupa, która charakteryzuje się tym, żeby była raczej gęsta, mocno zapychająca, bez tej warstwy warzywnej. No i teraz coś przecież bez czego wydaje mi się, że czeski obiad nie miałby sensu. Smażony syr, do tego mamy ziemniaczki pokrojone w takie większe kawałki. Jest tutaj oczywiście jakaś okrasa w postaci chociażby masełka, no i ser. Ser to jest akurat gouda, taki wybraliśmy. Mogliśmy też wziąć inny ser, była opcja sera smażonego, czyli pleśniowego, lub właśnie taki gouda, ale my wzięliśmy akurat ten. I teraz zobaczcie, tak ten ser wygląda wewnątrz. Czyli mamy grubą panierkę, prawie jak w Polsce do schabowego. I oczywiście sam ser. Ser? Oj, mocny. Kleik. Są takie chipsy. Nazywają się duszki. Jakbyście jedli duszki. Zmiksowane w jedną gęstą pulpę w postaci gołdy serowej. I wtedy macie duszki. Czyli w Polsce, jak zrobicie sobie z tych duszek ser, w cudzysłowie, to będziecie to mieli. Ty, no duszki. Jak Boga kocham duszki. A ziemniaki? W bemarze już swoje odsiedziały. Ewidentnie. Nie mówię o ich ciepłocie, natomiast mówię o tym, jak one smakują. Smak, mam wrażenie, że dobrze wam opisałem, czyli po prostu ser gouda smażony w bardzo grubej panierce. Chyba w tej panierce zaklęty jest ten duszkowy smak. One nawet pachną jak te duszki. No autentycznie, przyjedziecie, zjedzcie tutaj i zobaczymy, czy będziecie mieli takie same wrażenia. To teraz wjeżdżamy z totalną klasyką kuchni czeskiej, czyli wołowina w sosie cytrynowo-śmietanowym, a w zasadzie naprawdę ta śmietana gra tutaj główną rolę i oczywiście knedliki. Knedliki w tym przypadku wydają się bułczane, bo rozróżniamy je na bułczane i na ziemniaczane. Co kto lubi? Bułczane będą miały troszeczkę inną konsystencję, bardziej kleistą, bardziej zbitą. Ziemniaczane będą bardziej rozbite i tym to się różni. Mamy do tego plasterek cytryny, która symbolizuje, że jest to właśnie sos cytrynowy i do tego troszkę żurawiny i oczywiście ta wspomniana wołowina. Ten sos, powiem wam, że smakuje niesamowicie oryginalnie. To jest chyba dobre słowo, bo wiecie, o co mi chodzi. Przekrójmy sobie wspólnie ten kawałek tego mięska. Czy się boję? Mam się bać?
No nie. Dobra, popatrzmy, jak to wygląda. Czyli zobaczcie, że tutaj sosu no absolutnie nie jest pożałowane. O, tak prezentuje się mięsko. Jest to wołowina, tak jak wam mówiłem wcześniej. Powiem wam tak, to danie jest daniem bardzo intensywnym i tak jak mówię, oryginalnym. Nie każdemu przypadnie to do gustu. Zaraz zobaczymy sobie to mięso. Oryginalnie ta potrawa jest jeszcze komponowana wraz ze słoniną. Nie wiem właśnie, czy tutaj nie ma tak samo, gdyż ten smak mi osobiście, tak jak sami już pewnie widzieliście, no nie odpowiada. Absolutnie, uważam, że ten tak sos jest... Ale pięknie opowiedziałeś o tym, no. Że jesteś mniej, rozumiem, możesz powiedzieć normalnie. No tak, ale nie chcę też używać innych słów. Nie, jest to niedobre. Jest to totalnie niedobre. I teraz, moi drodzy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Być może trafiliśmy do takiego miejsca, gdzie takie dania są serwowane. To nie jest absolutnie hejt na kuchnię czeską, bo każda kuchnia niesie w sobie właściwości, wartości kulinarne, które szczerze ja uwielbiam. Natomiast chcę wam powiedzieć szczerze, jak to tutaj jest, bo nie będę ukrywał, ale zauważyłem, że to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, jest bardzo szeroko popularyzowane na różnych stronach, żebyśmy my, Polacy, właśnie tutaj uderzali, bo podobno jest tutaj dobrze. No, jak dla mnie na razie jest tutaj niedobrze. Czeska kuchnia charakteryzuje się również tym, że ma w sobie bardzo dużo kminku i zauważyłem właśnie na tej tutaj kapuście, że jest dużo tego kmineczku. Bardzo octowa i bardzo przy tym słodka. Szczerze, nie czuć tego kminku. Jest niesamowicie gęsta, dużo tej zasmażki, żeby taką formułę tej kapusty wydobyć. Jak sami widzicie, zobaczcie, jak nawet ciężko mi się ją zabiera. Ten smak, nie powiedziałbym, że on jest zły. On jest po prostu bardzo mocno określony, ale widać, że tutaj są jakieś takie, nie wiem, większe... Coś więcej się dzieje. No i patrzymy, co jest w środku. I w środku mamy nadzienie z boczku. Chyba jest tak, że cebula, ale zobaczcie, jak dużo jest warstwy zewnętrznej, a jak wewnętrznej jest jej, no niestety, mało. To nawiązuje bardzo mocno na polską modłę. Mocny wkład kluski ziemniaczanej, takiej a la polskiej pyzy, z mięsem u nas się mówi, tylko że my mamy raczej mięso mielone, tutaj mamy w postaci takiego boczku krojonego i to niezłe. Dużo smaku, dobre przyprawienie. Jest troszkę słone, troszkę słodkie i tu akurat ten smak słony fajnie nawiązuje z tym słodkim kapuścianem. Przed nami haluszki, czyli małe kluseczki z boczkiem i oczywiście z kapustą. I to, co wam mówiłem, muszę wam pokazać. Dużo kminku, prawda? No to patrzmy. Kminek, 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 kminek. Widzicie? Naprawdę jest tego bardzo dużo i żeby was nie zmyliło, tutaj mamy haluszki, czyli kluseczki. A tutaj mamy kapustę. I haluszki to nie jest potrawa taka stricte czeska, czyli też czeska, ale to raczej kuchnia taka wschodnioeuropejska. W szczególności na terenach góralskich to danie było szeroko jedzone. Nie jest mi potrzebny nóż, tylko jest to mi potrzebne. Pachnie bardzo podobnie, ależ ten kminek jest tu wyczuwalny. To jest taka skondensowana wersja, bardziej light, tego co przed chwilą sprawdzaliśmy, wiecie? Czesi widzę, że mają bardzo dużą lubość do słodkiej kapusty. Ona musi być naprawdę tutaj octowo bardzo, bardzo słodka. Jeżeli chodzi o te fragmenty tego boczku, fajne, mocno, mocno mięsne, bardzo charakterystyczne. To w porządku, nie rwie. Inaczej, wszystkie te dania tutaj były daniami normalnymi. To absolutnie nie było coś, gdzie ja tutaj usiądę i będę tutaj specjalnie przyjeżdżał. Nie, raczej bym powiedział, że drugi raz bym tutaj nie przyszedł. Ewentualnie na to i na to poprzednie danie, ale to i tak było raczej z musu, niż z tego, że tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Deser w postaci bućki z sosem waniliowym. Tak to się nazywało, czyli po prostu mamy cząstki bułki zalane potwornie wielką ilością sosu. Ale to akurat nieźle, bo jeżeli ten sos byłby pyszny, to wtedy byśmy się cieszyli. Zobaczymy, jakiej jakości jest to wszystko. Pani podaje z takiego wielkiego nalewaka i to jest w innej części, w przedniej, tutaj od strony wejścia. Tam macie słodka kuchnia. Były do wyboru dwie pozycje. To i jeszcze były kluseczki takie małe z sosem makowym. Wybrałem to, bo pani przede mną, rodowita Czeszka, wybrała właśnie tę pozycję, no to ja jako turysta wybrałbym to samo. Budyń Dr. Edgar waniliowy. No,
identico. Tak, ja lubię, jak ty tak mówisz. Sprawdźcie sami. Kupcie sobie duszki i sprawdźcie. Z duszkami to jestem przekonany. Tutaj też. A to jest coś złego? Nie. Nie jest. Dotkor Edgar. I to nie jest, to jest sos waniliowy, tutaj jest to nazywane. To można powiedzieć, że to są po prostu cząstki bułki zalane budyniem. Mówmy i opisujmy ten smak z punktu widzenia naszego języka kulinarnego, który mamy w Polsce. To właśnie tak to jest. Cząstki bułki zalane budyniem. Nawet ma to taką konsystencję budyniową. Po prostu o, hop, hop. Czuć, że jest to gęste. Najlepsze. To i te bułka. Te dwie duże kulki. To są dania, które możecie tutaj przyjść i zjeść. I myślę, że nie będziecie mocno zawiedzeni. Ale najtańsze jedzenie w czeskiej Pradze. Na podsumowanie sobie wszystko opowiemy. Dobra. No dobrze. W takim razie, moi drodzy, idę do was z paragonem, żebyśmy mogli podsumować sobie całe nasze dzisiejsze jedzenie. Tak on wygląda, dosyć duży, długi, można byłoby nawet powiedzieć. Najdroższa pozycja to świeckowa na śmietanie, czyli to, co wam mówiłem, to takie bardzo oryginalne, cytrynowe mięso wołowe. 133 korony. Łącznie za tę dzisiejszą naszą wizytę 921 koron to jest 182 zł. Patrzymy po cenie i po tym, co dostaliśmy jeszcze w jakim gabarycie, nie wydaje się, że to jest dużo. Jeżeli mówimy o wartościach smakowych, o ich walorach, to też możemy powiedzieć, że nie są one zbyt wysokie. Jest to raczej kuchnia niskich lotów i jeżeli macie do wyboru miejsce inne w Pradze, może bardziej sprawdzone, może nie wiem, w innej lokalizacji, ale z lepszym jedzeniem, bo ktoś wam je polecił, to raczej rekomendowałbym wam pójście tam. Jeżeli chcecie przyjść tutaj albo macie blisko i musicie coś zjeść, to zamówcie te dwie takie duże kulki plus ten deser, czyli to na słodko. W bułce to w tym budyniu. Ewidentnie te były najlepsze, ale i tak nie były, to jakieś super smaczne. Dziękuję, moi drodzy, bardzo serdecznie. Najtańsze jedzenie w Pradze, sprawdzone. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Wszyscy się śmiejemy. No, więc jeżeli chcecie jeszcze jedną rzecz zrobić, to zasubskrybujcie kanał na górze, bo milion, no w końcu musimy go trafić. I pierwsza, i druga pozycja. I wpadajcie też na drugi kanał Beksy z całego tego filmu. No właśnie tam. Pa, pa.